Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, to ja Alessandro, a to kolejny odcinek Kariery Fullem w FM 2019. No dzisiaj przed nami trzy naprawdę arcy trudne spotkania. No, pamiętacie, że nasza sytuacja w ligowej tabeli cały czas nie jest zbyt wesoła. Zwróćmy uwagę, mamy co prawda jeden punkt przewagi nad strefą spadkową i jedno spotkanie rozegrane mniej niż będące pod kreską Wolverhampton, ale nie ukrywam, że nasze utrzymanie w lidze na 5 kolejek, w moim przypadku 5 kolejek do końca rozgrywek stoi naprawdę pod dużym znakiem zapytania i musimy kolokwialnie mówiąc spiąć poślady, żeby w tych ostatnich 5 kolejkach zapewnić sobie utrzymanie w Premier League. Dzisiaj czeka nas pojedynek z naprawdę bardzo trudnymi przeciwnikami, bo już za moment zmierzymy się z Liverpoolem, czyli zespołem, który aktualnie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, no i oczywiście podopieczni Jurgena Kloppa cały czas mają szansę na to, żeby wywalczyć tytuł mistrza Anglii. No tutaj widzimy, że Manchester United prowadzi w ligowej tabeli, 2 punkty straty ma Chelsea, 3 oczka mniej ma Liverpool, no ale drużyna The Reds ma 2 spotkania rozegrane mniej, aniżeli lider i wiceleader ligowej tabeli. Na czwartym miejscu znajduje się Manchester City, który też ma 34 rozegrane spotkania, tak więc ta walka nie tylko o utrzymanie, ale także o tytuł mistrza Anglii zapowiada się pod koniec tego sezonu niezwykle pasjonująco, tak więc no oczywiście przed nami teraz arcytrudne zadanie, bo pamiętacie, że Liverpool w rundzie jesiennej na Anfield no rozjechał nas niesamowicie, tak więc no dzisiaj stajemy przed naprawdę bardzo trudnym wyzwaniem. No delikatnie mówiąc, jak widzicie po tym kursie bukmacherów, nie jesteśmy zbytnio faworytami tego spotkania. No oczywiście podobnie jak w meczu z Manchester United, tym ostatnim na Old Trafford, no także tutaj wywalczony punkt będzie naszym naprawdę dużym sukcesem. Tak więc od razu może na szybko skład, który wystawiłem na to spotkanie. Powrócił do składu Tom Kearney, który ostatnio no naprawdę może pochwalić się niezłą formą. Wrócił także Timothy Fosu-Mensah na prawą obronę. No i po raz kolejny, który to już w tym sezonie postanowiłem dać szansę od pierwszej minuty Mitrovicowi. No muszę powiedzieć, że jeżeli ten piłkarz strzela bramki, to my wygrywamy spotkania nawet z tymi największymi. Tak więc po raz kolejny mam nadzieję, że Serb mnie nie zawiedzie, bo pokazywał już kilkukrotnie w tym sezonie, że naprawdę w piłkę grać potrafi, ale niestety jego forma jest niezwykle nierówna, niezwykle chwiejna. Zwróćmy tutaj uwagę może. No on miewał tutaj, pamiętacie, świetne spotkania, gdzie 4 razy z rzędu potrafił zdobywać bramki, no a później cała seria beznadziejnych występów, później nieźle z Evertonem, jego gol dał nam zwycięstwo, no i później zobaczymy kolejny kilka meczów beznadziejnych, tak więc mam nadzieję, że tym razem ta zła passa Serba się odwróci i dzisiaj pokaże nam naprawdę kilka ciekawych zagrań. Na lewe skrzydło powędrował także Ryan Sessegnon, młody Anglik, którym już interesują się no te największe kluby Premier League, Manchester United, Tottenham. No, będzie trudno go utrzymać w naszym zespole na przyszły sezon, zwłaszcza jeżeli spadniemy, no to już oczywiście będzie wydawało się to niemożliwe, ale mam nadzieję, że jeżeli uda się tutaj utrzymać w lidze, no to Ryan Sessegnon po prostu u nas przynajmniej na jeszcze jeden sezon zostanie. No i tutaj chyba nic tutaj więcej się nie zmieniło. Serie Anguissa pozostali w pierwszym składzie, tak samo Jerrod Bowen, ponieważ wie to, no dopiero co wrócił po kontuzji. No dużo, dużo więcej spodziewałem się w tym sezonie od Argentyńczyka, ale niestety ten zawodnik niezwykle kontuzjogenny, kilka już poważnych urazów, które skutecznie niestety zahamowały jego karierę w naszym klubie. Tak więc tutaj Jerrod Bowen, który ostatnio, no może poza tym meczem z Manchester United, też może popisać się naprawdę niezłą dyspozycją w pierwszym składzie. Tak jak już mówiłem, Fosu-Mensah na prawej, Joe Bryan na lewej, Konate z Chambersem w środku. No i trzymajcie kciuki, bo w tym Mission Impossible musimy zdobyć punkty w meczu z Liverpoolem. A oto wybrańcy Jurgena Kloppa na to spotkanie. W bramce oczywiście Alisson Becker, dalej od prawej strony Alexander Arnold, Ruben Dias, Dejan Lovren i Andrew Robertson. Przed nimi kapitan zespołu James Milner, Fabinho na skrzydłach, Mohamed Salah, Jorginho Wijnaldum jako ofensywny środkowy pomocnik, Roberto Firmino, no i w napadzie z numerem 15 Daniel Sturridge.
No i uwaga, bo jest pierwsza okazja tego meczu. Andrew Robertson do Wijnalduma, ten przyjął piłkę, zagrał do Sturridge'a, ale złe to zagranie. Na szczęście odzyskaliśmy piłkę. Konate ładnie do Seseniona. Pędzimy na bramkę Derecy. Ryan Sesenion. Pierwsza akcja w tym meczu. Świetnie do Mitrowicza, a ten wykorzystuje szansę. No i o tym mówiłem. Potrafi strzelać bramki wielkim zespołom. Aleksandar Mitrowicz robił to już chociażby w meczu z City, w meczu z Tottenhamem. Teraz trafił także z Liverpoolem. To jego 12 trafienie. Zobaczmy, pięknie przyjął piłkę i uderzył obok bezradnego Alissona Bakera. No i dosyć sensacyjnie ten początek należy do nas. No i uwaga, stały fragment, rzut rożny, dośrodkowanie, piłka w 16, no i jaka decyzja arbitra to jest, moi drodzy, niespodziewanie rzut karny dla nas. No i nie Mitrowicz, a Jean-Michel Seri, zobaczymy, czy reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej podwyższy nasze prowadzenie serii. No i oczywiście standardowo, mimo że ja wam to później pokażę, cały tydzień ćwiczyłem z moimi zawodnikami stałe fragmenty gry, to oczywiście tradycyjnie znowu nie wykorzystujemy rzutu karnego. No w 6 minucie mogło być już 2-0, ale niestety serii 11 nie wykorzystał. No i zapewne za chwilkę tradycji stanie się zadość. Jeżeli nie wykorzystujemy rzutów karnych, no to tracimy za chwilę bramki. No tym razem tylko cud sprawił, że nie straciliśmy gola w tym spotkaniu. Jeszcze James Milner, no i Calum Chambers przyjął tę piłkę na własne ciało. I kolejny atak ekipy Liverpoolu. Alexander Arnold, dośrodkowanie, final duny. No i Mohamed Salah wyrównuje 12 minucie stan rywalizacji na 1-1, tak więc no niedługo cieszyliśmy się z tego prowadzenia. No ileż to już razy w tym sezonie nie wykorzystujemy 11 w kluczowym momencie. No i oczywiście rywale, zwłaszcza ci bardziej klasowi, szybko doprowadzają do wyrównania. No nie miał problemów tutaj Salah z umieszczeniem piłki w siatce. Mamy remis na Craven Cottage. No i kolejny stały fragment dla ekipy The Reds, dośrodkowanie Firmino, ależ było groźnie, na szczęście Brazylijczyk przestrzelił. No i kolejny raz, tym razem Alexander Arnold, ale prawy obrońca ekipy Liverpoolu również się myli. No i rozpoczynamy od autu na połowie przeciwnika. Gerard Bowen, Jean-Michel Seri, on potrafi uderzyć. Ależ fantastyczne przejście Seriego, ale dobra interwencja Alissona Bakera. No mógł się teraz zrehabilitować w 100% Jean-Michel Seri, gdyby trafił do siatki, ale niestety się to nie udało, a to dośrodkowanie pada łupem golkipera gości. No i uwaga, Tom Kearney potrafi uderzyć z rzutu wolnego, jeszcze Anguissa, ale niestety gracz z Kamerunu na spalonym. No zobaczmy, tutaj w powtórce, w technologii goal line oczywiście nie było prawa uznać tego gola. Arbiter miał rację, piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej. No i w tej pierwszej połowie meczu z Liverpoolem naprawdę mogę być zadowolony z gry moich zawodników, bo może poza tym niewykorzystanym rzutem karnym przez Seriego naprawdę spisywaliśmy się całkiem nieźle. No nie byliśmy tutaj przysłowiowymi chłopcami do bicia w tej pierwszej części spotkania. Naprawdę toczymy bardzo wyrównany bój z Liverpoolem. No i jeżeli będziemy bardziej skuteczni w drugiej połowie, to możemy sprawić dużą niespodziankę. No i uwaga, znowu Liverpool atakuje. Alexander Arnold jeszcze wybijały piłkę Sesenią. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Wijnaldum, Salah był blisko, Egipcjanin, ale bardzo spokojnie wybronił to Bettinelli. No i uwaga, kolejny rzut rożny. Shaqiri, dośrodkowanie, Konate. No i już tam obawiałem się rzutu karnego, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Jeszcze Fabinho, jeszcze pędzi za tą piłką. Shaqiri, Salah, Wijnaldum. Niestety jest bramka dla ekipy The Reds. Goście prowadzą 2-1. Świetne dogranie Mohameda Salaha i Jorginho. Wijnaldum daje prowadzenie zespołowi rywali. No tak to jest w meczu z takimi rywalami. Jeżeli nie wykorzystujesz swoich okazji, no to tak klasowy rywal natychmiast to wykorzysta. Znowu niestety błędy w kryciu sprawiły, że tracimy gola. Ale uwaga, bo natychmiast gra pokazuje nam kolejną sytuację. Czyżby próba szybkiej odpowiedzi ze strony naszego zespołu? Carles Alena, który pojawił się na boisku, zastępując Seriego. Teraz Sesenią w miejsce w kierunku Mitrowicza. Ale szybka odpowiedź. Aleksander Mitrowicz po raz drugi w tym spotkaniu trafia do siatki, a po raz 13 w tym sezonie. No i proszę bardzo, dosyć niespodziewanie. Moi zawodnicy bardzo szybko podnoszą się po tej stracie gola. Zobaczmy, piękne podanie do Mitrowicza, no i Becker nie spodziewał się tak szybkiego strzału Mitrowicza i Serb daje nam remis 2-2.
No i uwaga, tym razem akcja rozpoczęta na naszej połowie. Zambo Anguissa, Tom Kearney, teraz Carles Alena, jeszcze Anguissa, jeszcze Alena. Hiszpan tutaj spokojnie nie daje sobie odebrać piłki. Zagranie do Jarrodda Bowena. Jarrodd Bowen, potężny strzał z dystansu, ale ta próba naszego skrzydłowego nieudana. No i znowu zaczynamy kolejną sytuację. Mitrowicz do Bowena, ten spokojnie, ładna piłka do Sessegna, jednak z ostrego kąta Jarrodd Bowen, dobitka i to jest prowadzenie w meczu z Liverpoolem. Cóż się tutaj dzieje? Ależ moi piłkarze zareagowali na tą stratę bramki na 1-2. Zobaczmy kolejne piękne zagranie za obronę. Sessegna, no i tutaj na raty Jarrodd Bowen, piękny wolej. No i dobitka oczywiście już musiała być skuteczna do pustej bramki. Po strzale byłego gracza w Hull City prowadzimy sensacyjnie 3-2. No i uwaga, ostatnie sekundy, no i czyżby znowu strata gola, jeszcze Alberto, Konate, za krótko, Milner, poprzeczka, ależ było teraz blisko, żeby Liverpool tutaj jednak zdobył tę wyrównującą bramkę, no i ostatnie sekundy, jeszcze piłka w rękach Bettinelliego, no czyżby sensacyjny triumf nad Liverpoolem, no który bardzo mocno przybliży nas do tytułu, do utrzymania się oczywiście w Premier League, tak jest, wygrywamy to niezwykle trudne i niezwykle ważne spotkanie. Absolutnym bohaterem dzisiaj Ryan Sessegna, który jeszcze na końcu tego meczu nabawił się kontuzji, musiał zmienić go tutaj właśnie rezerwowy André Schürrle. No zobaczymy za chwilkę, na ile groźna była ta kontuzja Sessegna. W każdym razie młody Anglik był dzisiaj bohaterem tego spotkania. Drugim z bohaterów był strzelec dwóch bramek Aleksandar Mitrowicz. No i sensacyjnie, moi drodzy, pokonujemy Liverpool 3-2. No niestety ta kontuzja Sessegna dosyć poważna, naciągnięcie mięśni grzbietu 3-6 tygodni, tak więc niestety wypadnie nam ze składu na te najważniejsze w tym sezonie spotkania właśnie na koniec bieżących rozgrywek Ryan Sessegna, no ale mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej na te ostatnie mecze wróci do zdrowia utalentowany skrzydłowy naszego zespołu. Po niezwykle niespodziewanym zwycięstwie nad Liverpoolem przed własną publicznością udało nam się zgarnąć 3 punkty, dzięki czemu cały czas jesteśmy nad strefą spadkową. Mamy jedno spotkanie rozegrane mniej niż ekipa Wolverhampton, która niestety ostatnio pokonała Leicester u siebie 2-1, dzięki czemu właśnie ta różnica między 17 a 18 zespołem w ligowej tabeli wynosi zaledwie jedno oczko. Natomiast nasz dzisiejszy przeciwnik, czyli Arsenal, który no, jak widzicie, jest zdecydowanym faworytem spotkania u siebie właśnie przeciwko nam. No ostatnio poniósł druzgocącą klęskę, przegrywając u siebie z Tottenhamem aż 1-5. Tak więc na pewno dzisiaj ekipa Unai Emery'ego będzie chciała no nieco zrehabilitować się za tamtą porażkę. No my natomiast będziemy chcieli podtrzymać naszą zwycięską pasę, którą zaczęliśmy, miejmy nadzieję, w spotkaniu z Liverpoolem. No dzisiaj przed nami jednak kolejne piekielne, trudne starcie rywalem, czyli Arsenal oczywiście z aspiracjami do gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. No i podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca oczywiście cały czas mają na to szansę. Tracą 4 oczka do 4 Manchesteru City. Mają 2 spotkania rozegrane mniej, tak więc nie stoi na przeszkodzie, żeby ekipa z Emirates Stadium awansowała do pierwszej czwórki. Natomiast no, my będziemy musieli oczywiście w tym im przeszkodzić. Skład, który wybrałem na mecz z Arsenalem, no nieznacznie różni się od tego, który dał nam 3 punkty w spotkaniu z Liverpoolem. Otóż Le Marchand zagra w miejsce Chambersa, który z powodów regulaminowych nie może wystąpić w tym spotkaniu, ponieważ oczywiście nie może zagrać przeciwko swojemu macierzystemu klubowi, czyli Arsenalowi. Wyczerpanego Zambo Anguissę zmienił na pozycji defensywnego pomocnika Ibrahima Sise. Kontuzjowanego Sessegna na lewym skrzydle zastąpił André Schürrle, natomiast reszta piłkarzy, podobnie jak dzisiaj, także w spotkaniu z Liverpoolem wybiegła na murę od pierwszej minuty. Gramy oczywiście znowu na mentalności ostrożnej. No i za chwilkę będziemy starali się sprawić kolejną sensację. A oto skład ekipy Arsenalu, no z kilkoma absencjami, nie ma między innymi Chucky, nie ma także Arona Ramseya, brak także Aleksandra Lacazette'a czy Hectora Bellerina, ci piłkarze są kontuzjowani, ale i tak Arsenal ma w swoim składzie zawodników, którzy mogą śmiało tych piłkarzy zastąpić, tak więc w bramce Berleon, dalej Maitland Niles, Sokratis Papastathopoulos, Mustafi, Ghoulam, Torreira, Guendouzi, następnie na prawym skrzydle Mkhitaryan, w środku Ezil, na
lewym Hriving Lozano, no i w napadzie Pierre-Emerick Aubameyang. No i pierwsza akcja naszej drużyny, Le Marchand, rozpoczynamy na własnej połowie boiska. Piłka do André Schürrle, Niemiec, w kierunku bramki rywala. Jeszcze Joe Bryan ładnie się tutaj podłączył. Szkod do Konate, Ibrahima Konate, daleka piłka do Bowena. Niestety nie zostanie ona przejęta dopiero teraz. Bowen świetnie do Schürrle, Schürrle, no i świetnie Bernd Leno. Teraz obronił strzał swojego rodaka. Mogliśmy prowadzić w Arsenale na wyjeździe 1-0. No i kolejny stały fragment serii, spokojnie, nie zdecydował się na dośrodkowanie, a na krótkie zagranie do partnera. Teraz Jerrod Bowen, jeszcze Le Marchand, ale zablokowany niestety. No i nadziewamy się na kontrę ekipy Arsenalu. Hirving Lozano do Aubameyanga, ten się urwał naszym obrońcom, ale fantastycznie jego strzał wybronił Bettinelli. No i będzie corner dla gospodarzy. Lucas Torreira już na rożniku, dośrodkowanie w kierunku Mesuta Özila, jeszcze Sokratis, jeszcze blokowany przez naszych zawodników, jeszcze Mustafi, Schürrle odbiera piłkę, no i tym razem faul w ofensywie niemieckiego obrońcy Mustafie. No i moi drodzy, pierwsza część spotkania dobiegła końca, podobnie jak spotkanie z Liverpoolem. No nie był to jakiś jednostronny pojedynek, Arsenal nie miał jakiejś gigantycznej przewagi nad nami, tak więc no ten remis, jeżeli on by padł po 90 minutach, to oczywiście wziąłbym go w ciemno, no ale musimy jeszcze walczyć przez drugie 45 minut, żeby wywalczyć tutaj korzystny wynik na The Emirates. No i uwaga, rzut rożny dla nas, Kearney, dośrodkowanie, Le Marchand, no ładnie tutaj Francuz uderzył, ale niestety zabrakło troszkę szczęścia. No i rozpoczynamy od bramki Konate, krótko rozegrana piłka, jest serii, jeszcze nasz francuski środkowy obrońca serii, Joe Bryan, blisko zawodnicy Arsenalu, ale teraz daleka piłka, niestety niedokładna do Mitrovicia, szkoda, bo tam nie udało się przejąć futbolówki naszemu napastnikowi, no ale może uda się ją tutaj wywalczyć. No niestety Torreira przejął futbolówkę, jest Maitland Niles, Guendouzi, jeszcze Mkhitaryan, Aubameyang urwał się naszym obrońcom i świetnie, znowu Bettinelli, no po raz kolejny wygrał pojedynek nasz golkiper z reprezentantem Gabonu. No i mamy kolejny korner dla Arsenalu. Dośrodkowanie Sisse. No i kolejny faul w ofensywie zawodników kanonierów. No i rozpoczynamy od autu na własnej połowie. Jerrod Bowen, Sisse, dobrze do Kearneya. Kearney do Seriego, ten ma troszeczkę miejsca. Zagrywa do Mitrovicia. Mitrovic futbolówkę traci, ale jest Jerrod Bowen. Bowen teraz jeszcze próbuje dryblować. Jeszcze do fosu Mensaha, ten dośrodkowuje, ale niestety niedokładnie. No i piłka natychmiast w kierunku Pierre-Emerick Aubameyanga. Ten ma naprawdę trudną sytuację. No i niestety Mkhitaryan na raty pokonuje w 57 minucie spotkania naszego golkipera Bettinelliego, no i jest w końcu prowadzenie Arsenalu. Zobaczmy, Aubameyang, no wydawało się, że już nic nie wyciśnie z tej akcji, no ale zagrał jeszcze do niekrytego Mkhitaryana, a ten na raty pokonał Bettinelliego i niestety Arsenal prowadzi 1-0. No i mamy aut, fosu Mensah do rezerwowego Munira, ten do Bowena, jest Jean-Michel Seri, strzela zaskakujący strzał, ale nad bramką Bernda Leno. No i 84. minuta, już gramy na dwóch napastników, no to oczywiście może oznaczać, że za chwilę Arsenal wbije nam drugą bramkę, no ale musimy szukać swojej szansy. Nacho Monreal, dośrodkowanie do Aubameyanga, no i Gabończyk minimalnie chybił przy tym uderzeniu głową. No i ostatnie sekundy, jeszcze Kearney, dośrodkowanie, Nacho Monreal, Konate, no i niestety nic już z tej akcji nie wyszło. Przegrywamy z Arsenalem minimalnie 0-1, no wcale nie zagraliśmy dzisiaj takiego katastrofalnego spotkania. Mieliśmy swoje okazje, przy odrobinie szczęścia mogliśmy tutaj pokusić się o jakieś punkty, ale niestety Arsenal był drużyną minimalnie dzisiaj lepszą i pokonał nas 1-0. 57 minuta, gol Henrika Mkhitaryana dała niestety pod opieką Unai Emery'ego 3 punkty. Po porażce z Arsenalem cały czas jesteśmy na tym ostatnim bezpiecznym 17 miejscu w ligowej tabeli z dwupunktową stratą do Southampton. No i może się wydawać, że właśnie obok Cardiff, które jest już pewne spadku, drugim spadkowiczem prawdopodobnie będzie Bournemouth. Wisienką będzie już niezwykle trudno uratować się przed degradacją, zwłaszcza że ostatni mecz z Tottenhamem przegrali bardzo wysoko 0-4. Natomiast prawdopodobnie to
my i Wolverhampton powalczymy o te ostatnie bezpieczne miejsce dające utrzymanie w Premier League. No i możemy zrobić duży krok ku temu, żeby uniknąć relegacji, ale musimy uzyskać dobry rezultat na King Power Stadium przeciwko ekipie Stale Solbakkena, drużynie Leicester City, czyli mistrza Anglii sprzed trzech sezonów. Oczywiście to nie jest już ta sama drużyna, która wtedy pod wodzą Claudio Ranieriego ogrywała wszystkich jak chciała, ale jak widzimy, ekipa Lisów cały czas jest tutaj w grze o Ligę Europy. No i norweski szkoleniowiec na pewno będzie starał się robić wszystko, żeby właśnie wyprzedzić Newcastle i zająć miejsce w pierwszej siódemce. Natomiast no my oczywiście cały czas tutaj rozpaczliwie walczymy o utrzymanie. No i to zwycięstwo nad Liverpoolem no wlało takie wielkie nadzieje w serca naszych kibiców, że jednak to utrzymanie uda się osiągnąć. Wrócił do składu Zambo Anguissa, który odpoczywał w spotkaniu z Arsenalem. Tak to praktycznie bez zmian. Aha, no i jeszcze Calum Chambers wrócił na środek defensywy. Reszta bez zmian. Naprawdę podoba mi się ostatnio gra moich zawodników. Nawet w tym meczu przegranym z kanonierami można było dopatrywać się pewnych pozytywów. Tak więc no dzisiaj w meczu z niżej notowanym rywalem, czyli ekipą Leicester City, na pewno będziemy mogli powalczyć o pełną pulę. No jednak tutaj widzimy, bookmacherzy nie dają nam zbytnich szans na uzyskanie korzystnego wyniku w tym meczu. No widzimy, że ekipa Leicester wygrała 4 z ostatnich 5 spotkań, my zaledwie jedno. No i być może ta statystyka ma wpływ na to, jak tutaj postrzegają nas bookmacherzy. Gramy oczywiście bez cały czas kontuzjowanego Ryana Sessegnona. Drobnego urazu kilka dni temu napawił się też Francisco Trinsau, ale Portugalczyk już powolutku do składu powraca. No i zobaczymy, czy w tym ostatnim meczu dzisiejszego odcinka na King Power Stadium będziemy bliżej utrzymania w Premier League. No a oto jeszcze na szybko skład ekipy gospodarzy w bramce: Kasper Schmeichel, Darry Pereira, Harry Maguire, Evans, Diego Gonzalez, druga linia, Chidwell, Didi Armstrong i Mark Albrighton, a w ataku Antonio Sanabria, piłkarz, na którego sprowadzeniem zastanawiałem się właśnie do ostatniej chwili. Ostatecznie sprowadziłem Munira. No i zobaczymy, czy to nie był przypadkiem błąd, chociaż Sanabria zdobył na razie tylko jedną bramkę w 9 spotkaniach. No ale natomiast Jamie Vardy, piłkarz, który zdobył gola przeciwko nam w rundzie jesiennej w tym zremisowanym 1-1 meczu na Craven Cottage, to napastnik, na którego również należy zwrócić baczną uwagę. No i pierwsza okazja tego meczu. Joe Bryan od autu do André Schürrle. Ten ładnie ucieka z piłką do środka boiska. Już pokazuje się Jarrod Bowen. Wyprzedzi teraz rywala? Jednak nie. Jednak Diego Gonzalez bardzo pewnie tam wyprzedził naszego skrzydłowego. Jeszcze piłka do Ricardo Pereiry. Ten zagrywa do Antonego Sanabri. Jest w polu karnym Jamie Vardy. Dośrodkowanie. Jeszcze nie udaje się wyjść rywalom. Jeszcze Sanabria. No i niestety jest gol, ale arbiter wcześniej podniósł chorągiewkę i Paragwajczyk znalazł się na spalonym. Zobaczmy jeszcze raz to w powtórce. Będzie to wyraźnie widać. Tak jest. Antony Sanabria zdecydowanie na offside i cały czas 0-0. No i uwaga, jest out na połowie przeciwników. Diego Gonzalez. Zobaczmy, co zrobi tutaj lewy obrońca. Zagrywa do Armstronga. Teraz troszeczkę zwolniła ta akcja gospodarzy. Jeszcze raz Armstrong do Wilfreda Ndidiego. Ten tutaj próbuje podawać do Armstronga. No blisko teraz straty piłki byli rywale. Teraz świetny przechwyt Caluma Chambersa. Kearney, Jean-Michel Seri. Teraz Anguissa. Jeszcze raz Kearney. Jeszcze raz Seri do Bryana. Spokojnie rozgrywamy piłkę na własne połowie serii. Spokojnie, teraz piłka krąży od piłkarza do piłkarza. Ładnie Kearney, teraz dobre przejście. Kearney rozpędza się, świetne podanie. Prosto padło do Mitrowicza, ten na raty, ale pokonuje tutaj Kaspera Schmeichela. No i zdobywamy gola do szatni. 14. trafienie Mitrowicza w tym sezonie, ależ ważny to jest gol w kontekście, no kto wie, czy nie utrzymania. Zobaczmy tutaj świetne zagranie za obronę. Tutaj defensorzy Leicester złamali linię spalonego, wykorzystał to Aleksander Mitrowicz. No i mamy dosyć nieoczekiwane prowadzenie. No i moi drodzy, pierwsza połowa zakończona wynikiem 1-0 po strzale z 45 minuty Aleksandra Mitrowicza. Nie oddali ani jednego celnego strzału, jak widzicie, gospodarza na naszą bramkę. No oczywiście nie licząc tego strzału Antonio Sanabri ze spalonego. No i na razie prowadzimy na King Power Stadium. No i oczywiście ten wynik no bardzo, bardzo przybliża nas do utrzymania się w Premier League.
No i mamy 78 minutę od bramki Bettinelli, Joe Bryant raz do Carlesa Aleny, bardzo spokojnie rozgrywamy piłkę od własnej bramki, rezerwowy Alena zmienił tutaj mającego na koncie żółtą kartkę Kearney'a, teraz Fosu Mensa, no i widzimy, że już bardzo agresywnie pressingiem atakują nas rywale, jest Chidwell, ale świetnie piłkę zgarnął mu Fosu Mensa, zagranie do Mitrowicza, Mitrowicz sam na sam, no i jest 2-0, no i to jest już chyba gol, który oznacza zwycięstwo na King Power Stadium. Kolejne znakomite zagranie za obronę. No zobaczmy, kto był tutaj asystentem. Carles Alena świetnie lewą nogą przerzucił piłkę przez obronę rywali. Fantastyczny strzał Mitrowicza, doskonałe wykończenie Serba i mamy 2-0 w meczu na stadionie w Leicester. No i teraz Sisse zmienił Anguissę, jeszcze tutaj Mitrowicz, ładnie odzyskujemy piłkę, ale niestety strata, chociaż szybko piłka odebrana przeciwnikom Fosu Mensa, Jarrod Bowen, gdyby to wpadło, ależ próba byłego gracza Hull City, no minimalnie naprawdę niecelna, jeszcze Fosu Mensa, Sisse, Carles Alena, Jarrod Bowen, Trinsao, 3-0, drugie trafienie w tym sezonie Portugalczyka, pierwsze bodajże w lidze, ponieważ jedno chyba było, o ile dobrze pamiętam, w pucharze Anglii. Zobaczmy, Alena kolejny raz tutaj wziął udział w akcji bramkowej, kapitalnie dośrodkował Bowen, zamknął tę akcję, Francisco Trinsao nie atakowany przez nikogo. No i moi drodzy, to jest chyba najlepszy w tym sezonie występ na wyjeździe naszego zespołu. No takie mecze chce się oglądać, jeszcze Fosu Mensa, jeszcze Sisse, jeszcze nie mamy dość, z Jean-Michel Seri, Joe Bryan, niepilnowany zupełnie, Jarrod Bowen, Mitrowicz, jeszcze dobitka Bowena i to jest 4-0, a to jest oczywiście czwarte trafienie w tym sezonie Jarroda Bowena, również jednego z bohaterów. On przed momentem asystował przy trafieniu Trinsao, a teraz sam pokonuje Kaspera Schmeichela. Zobaczmy, ależ tutaj dużo swobody mieliśmy w polu karnym. Najpierw Mitrowicz, jego strzał jeszcze jakimś cudem wybronił Schmeichel, ale przy dobitce Jarroda Bowena był już bezradny. 4-0 wygrywamy na stadionie Leicester City. No i moi drodzy, nie chcę oczywiście jeszcze być złym prorokiem, ponieważ jeszcze tak teoretycznie wszystko może się zdarzyć, ale ten wynik bardzo, ale to bardzo przybliża nas do utrzymania, nie tylko ze względu na to zwycięstwo, ale także na fakt, no jak bardzo poprawi się morale moich zawodników na te dwie ostatnie kolejki, które rozegramy sobie w kolejnym odcinku. Będą to mecze oczywiście z West Hamem i Newcastle. Zobaczmy sobie na ligową tabelę w tym momencie. Przeskakujemy ekipę Southampton. No mamy co prawda jedno spotkanie rozegrane więcej, ale w tym momencie no możemy znaleźć nawet jeszcze na 10. miejscu na koniec sezonu. Taki ścisk panuje tutaj w tej środkowej części tabeli. No i na ten moment mamy 3 punkty więcej niż ekipa Wolverhampton. Mamy też lepszy stosunek bezpośrednich spotkań nad zespołem Wolverhampton. 5 bramek straconych mniej, czyli stosunek bramek też mamy lepszy niż ekipa Wilków. No i to oznacza, że no jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo bliscy utrzymania się w angielskiej ekstraklasie. Tak więc zobaczmy jeszcze, jakie dwa spotkania czekają nas w tym ostatnim odcinku, no w którym oczywiście wszystko się wyjaśni. Zobaczmy, mamy tutaj mecz z West Hamem u siebie, to będzie już 4 maja i 12 ostatnie spotkanie wyjazdowe na St. James's Park z Newcastle. No miejmy nadzieję, że ten mecz nie będzie miał już żadnego znaczenia w kontekście utrzymania, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że do samego końca będziemy bili się tutaj o pozostanie w angielskiej ekstraklasie. No dzisiejszy odcinek niezwykle udany, bo pokonaliśmy jednego z gigantów Premier League, czyli Liverpool 3-2, rozgromiliśmy na wyjeździe Leicester City 4-0, no i bardzo, ale to bardzo nieznacznie, podkreślmy to, przegraliśmy z Arsenalem 0-1, tak więc jestem zadowolony z formy moich zawodników w najbliższym czasie, no i miejmy nadzieję, że ta forma utrzyma się na dwie ostatnie kolejki i Fulham oczywiście będzie w kolejnym sezonie również rywalizowało na najwyższym szczeblu rozgrywek w Anglii, tak więc ja już serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym, ostatnim odcinku pierwszego sezonu kariery Fulham, tak więc dzięki serdeczne, trzymajcie kciuki za utrzymanie ekipy The Cottagers przeze mnie w Premier League i widzimy się następnym razem. Na razie.